Gdy na mapy Europy i świata w listopadzie 1918 roku wróciła niepodległa Rzeczpospolita, Suwałki wolnością nie mogły się jeszcze cieszyć. Niepodległość do miasta wkroczyła niemal rok później, 24 sierpnia 1919 roku. O historii Suwalszczyzny w latach 1918-19 oraz postaciach, które wówczas walczyły i budowały niepodległą, wiele można dowiedzieć się na wystawie prezentowanej w Archiwum Państwowym w Suwałkach. Na wystawę składają się materiały pochodzące z naszego archiwum, ale także dokumenty z Archiwum Akt Nowych i zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie. Pokazujemy po raz pierwszy dokumenty, które nigdy w Suwałkach nie były prezentowane, to znaczy to są kopie dokumentów z zasobu Archiwum Akt Nowych. Są te dokumenty obecnie dostępne w internecie, w różnych zespołach, zostały zeskanowane, zdigitalizowane i są pokazywane w serwisie Szukaj w archiwach. Zwracam tu szczególną uwagę na przykład na porozumienie zawarte między Komitetem Obywatelskim Suwalskim 13 listopada 1918 roku z władzami niemieckimi. To porozumienie dotyczy właśnie przejmowania władzy przez administrację polską, czy to na szczeblu okręgu, czy to na szczeblu okręgu, czyli szerzej, nie tylko Suwalszczyzny, ale też Sejnężczyzny, Augustowszczyzny, ale też porozumienie dotyczy tworzenia władz miasta. Jak wskazują prezentowane na wystawie dokumenty, najnowsze wieści do naszego miasta docierały dość późno. Jednakże to, co czynili wówczas najzacniejsi obywatele Suwałk, dowodzi ich żywotnego zainteresowania przyszłością miasta i przynależnością do Rzeczpospolitej. 13 listopada 1918 roku tworzące się w mieście polskie władze nie wiedziały jeszcze, że Polska Rada Regencyjna już nie istnieje i deklarowały przysłanie do niej dwóch delegatów. Na wystawie możemy m.in. zobaczyć telegram suwalskich władz do naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, wysłany ku naszemu zdumieniu z Grajewa. Poza dokumentami pozwalającymi na dość szczegółowe ustalanie faktów historycznych, istotnych dla późniejszych losów Suwałk, zobaczyć możemy afisze teatrów amatorskich, prasowe recenzje wydarzeń kulturalnych, dokumenty sporządzane w sprawie śmierci aptekarza spowodowanej ranami od odłamków granatu wrzuconego do apteki, czy fotografie z wizyty marszałka Piłsudskiego w Sejnach, do których naczelnik państwa pojechał po wrześniowej wizycie w Suwałkach. Druki ulotne związane z wyborami, pięknie kaligrafowane księgi, ale też i brudnopisy niektórych dokumentów. Wśród prezentowanych archiwaliów protokoły z podpisami wielu mieszkańców Suwalszczyzny i Sejneńszczyzny, akt nadania nazwy ulicy Kościuszki oprotestowany przez władze niemieckie z niezwykle dyplomatyczną odpowiedzią miejskich władz. Wystawa z pewnością warta odwiedzenia i bliższego poznania historii ziemi, która dłużej niż inne czekała na upragnioną wolność. Zachęcamy do wizyty w Archiwum Państwowym.